Stan Borys 77L. Po przebytym na początku lutego udarze poddawany jest kosztownej rehabilitacji. W tych trudnych chwilach może liczyć na wsparcie. 14 maja w ogrodach pałacu Konstantego Zamojskiego w Warszawie odbędzie się specjalny koncert charytatywny dla Stana Borysa. Wystąpią między innymi Izabela Trojanowska, Marek Piekarczyk, Natalia Sikora, Skaldowie Krzysztof Cugowski i inni. Reklama można też. Przekazać 1% podatku na fundację Lex Nostra, która objęła artystę opieką. Jak obecnie czuje się stan Borys? Jesteśmy na takim etapie rehabilitacji, że na efekty. Trzeba będzie jeszcze poczekać. Stan porusza się przy pomocy przyrządów rehabilitacyjnych, mówi w wywiadzie dla twojego imperium partnerka: muzyka Anna Malady. Podkreśla że jest to bardzo ciężka sytuacja dla wokalisty, zawsze był samodzielny i w doskonałej kondycji, teraz jest, zdany na innych. Do tego rehabilitacja, której jest poddawany, nie należy do najtańszych. Rehabilitacja jest bardzo kosztowna, jeszcze nie wiem, jak z nią będzie. Wcześniej pracowałam dla Stana, organizując mu występy, spotkania autorskie w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Po prostu robiłam wszystko to, czym zajmuje się menadżer, dzięki czemu Stan mógł zarobić na życie i na raty kredytu hipotecznego. Ale w obecnej sytuacji stan możliwości zarobkowania nie ma, mówi Anna Malady. Nie kryje również, że jest bardzo wdzięczna ministrowi kultury i dziedzictwa. Narodowego za przyznanie stanowi Borysowi nagrody finansowej za zasługi dla polskiej kultury. Artysta otrzymał również niedawno pismo z kancelarii Rady Ministrów o przyznaniu mu specjalnej emerytury. To wielki, zaszczyt i cenna pomoc, podkreśla Anna Malady. Dziękujemy również Fundacji Lex Nostra za opiekę w sprawach formalno-prawnych. Stowarzyszeniu autorów za x i wszystkim przyjaciołom i osobom dobrej woli. Doceniamy każdy. Nawet najdrobniejszy gest. Przez najbliższe tygodnie stan Borys pozostanie w klinice rehabilitacyjnej. Później rozważy sprzedaż swojego mieszkania w Łomiankach, które, niestety, nie jest dostosowane do potrzeb osoby po udarze. Co ciekawe... Za pośrednictwem Facebooka artysta poinformował, że zrzekł się pieniędzy przeznaczonych na jego rehabilitację. Przekazał je na potrzeby osoby, która już dziś potrzebuje wsparcia, bardziej niż on w chwili obecnej. Odnośnie miłej informacji, jaka dotarła do mnie w sprawie zebranych datków na moją rehabilitację, a także na leczenie żony kolegi, muzyka na urodzinowej imprezie naszego przyjaciela Chciałbym poinformować, że zrzekam się mojej części na jej rzecz. Bowiem ona już dziś potrzebuje wsparcia bardziej niż ja w chwili obecnej. Bardzo dziękuję Jubilatowi za jego filantropijną inicjatywę oraz darczyńcom za dobroduszność i zaangażowanie w zbiórkę. Wszystkich serdecznie. Pozdrawiam. Czytamy. Życzymy powrotu do zdrowia.